Hej, ja mam na imię Alicja Siarkiewicz, a to jest podcast Łosiologia. Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Tubylewicz, autorka książki Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy. I to właśnie o miłości i o tej książce i o Szwecji będziemy dzisiaj z Katarzyną rozmawiać. Mówimy o miłości takiej głównie w Szwecji, ale porównujemy do tego, jak to jest i jak to było w Polsce. Mówimy o różnych jej konstelacjach, o różnych możliwościach, o szczęściu i o spełnieniu życiowym oraz o odwadze ludzi, którzy postanowili kochać po swojemu. Jest to długa rozmowa, bo trwa około 50 minut, ale dla wytrwałych słuchaczy i oglądaczy podcastu Łosiologia przygotowaliśmy z wydawnictwem Wielka Litera książki, nagrody. Podarunki książkowe, także jeśli zostaniesz do końca, dowiesz się, co trzeba zrobić, a jest to bardzo, bardzo, bardzo proste, żeby otrzymać książkę Katarzyny. No i co, jeśli chcesz poznać bardziej jej twórczość, to zapraszam do naszej poprzedniej rozmowy, która już była kilka miesięcy temu. Jest to dokładnie odcinek numer 29. No a teraz co? Zakładamy wygodne buty, słuchawki na uszy i idziemy na spacer. Miłego słuchania. Cześć Kasia. Cześć, miło Cię widzieć znowu. Miło Cię znowu widzieć i słyszeć i po raz drugi w podcaście. I mam do Ciebie, Kasia, takie pytanie na sam początek. Pytanie, na które zupełnie Cię nie przygotowałam, zupełnie też jak na wszystkie inne pytania, które Ci dzisiaj zadam. Ale pytanie otwierające w moim podcaście jest takie, gdzie ostatnio byłaś na spacerze? A, to byłam dzisiaj na spacerze i to było dosyć wyjątkowe, bo ja, jak wiesz, mieszkam bardzo blisko natury i normalną rzeczą dla mnie spacerową jest po prostu iść na spacer nad jezioro koło mojego domu, ale ponieważ dzisiaj jest niedziela, czyli taki dzień, kiedy często je się brunch w mieście, to byłam na spacerze na Södermalm i jadłam śniadanie, a właściwie brunch z przyjaciółmi w takiej w ogóle ulubionej mojej kawiarni sztokholmskiej, która nazywa się Pom Okflora i serwuje śniadania od godziny 9 do 15. Tam można tylko jeść śniadania i one są boskie. I właśnie byłam na śniadaniu i na spacerze. No to świetnie. Spacer, jedzenie, dobre towarzystwo, znajomi. Idealnie. Niedziela. Tak, niedziela tak, idealna. Tak. Niedziela idealna. Słuchaj Kasia, dzisiaj się spotykamy to nie jest żadna tajemnica, żeby rozmawiać o Twojej nowej książce i o miłości i o Szwecji. No i tak pomyślałam, żeby zanim porozmawiamy o samej miłości i o treści, jaką można znaleźć w tej książce, to chciałam zrobić taki wstęp trochę o życiu w Szwecji, trochę o Szwedach, trochę jak to jest, trochę o tym, jak nie ma w Szwecji takiej samej może hierarchii jak w Polsce, takiego samego dystansu między ludźmi. Już Ci mówię, o co chodzi, już moim słuchaczom też mówię, o co chodzi. Słuchaj, sytuacja z życia. Jestem w pracy na lunchu. Ja, moi koledzy, koleżanki z pracy, szef, jeden, drugi, trzeci, no generalnie wszyscy są. Jedzą, no i nagle zaczyna się rozmowa, której ja się przysłuchiwałam, bo nie miałam absolutnie nic sama do powiedzenia ze swojej strony. A mianowicie była to rozmowa taka bardzo, bardzo ciekawa. Ludzie byli tacy bardzo, bardzo ciekawi o tym, co sami mówili i nie mieli pojęcia. Była to rozmowa o rodzinie poliamorycznej, a dokładnie o ich życiu na Instagramie, bo jest na Instagramie mają takie konto papa, mama, papa, sex barn, czyli tata, mama, tata, sześcioro dzieci. No i wszyscy moi znajomi tak no, byli zainteresowani, jak to jest, jak to się odbywa, jak ludzie mieszkają ze sobą, żyją, jak te dzieci i tak dalej. I nagle z tej rozmowy przeszła rozmowa na swingersów. Czyli jak to jest być swingersem w Szwecji, jak to się ludzie spotykają, jak w ogóle, jak, o co chodzi, jak się do takiego towarzystwa też samemu może, nie wiem, dołączyć, jak znaleźć, jak zdobyć informacje. No i ja tak słucham, no i tak po prostu słuchałam. I nagle mój szef, słuchaj, odwraca się do mnie, robi się cisza w całej kafeterii, wszyscy się na mnie patrzą, on mówi, on tak łyżka, wiesz, makaronu jeszcze w buzi i się pyta, a Alicja, a jak to jest, jak się spotykacie na seks w Polsce, nie? Jak to jest ze swingersami? Naprawdę? Tak. Wow. A ja spojrzałam taka zatkana totalnie, nie mam pojęcia, co odpowiedzieć. I mówię, no wiesz, nie mam pojęcia, naprawdę, nie wiem, jak to się robi, nie wiem, jak się ludzie spotykają, nie wiem,
jak to się odbywa technicznie i no nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że jakoś to się podobnie robi jak i w Szwecji, z tym, że może ludzie o tym tak no nie mówią podczas lunchu i tak wprost i nie wyobrażam sobie, będąc w pracy, wiesz, w Polsce, gdzie mój szef bądź moja szefowa mówi do mnie: pani Alicjo, a czy pani będzie dzisiaj uprawiać seks z kimś innym, czy może jakiś grupowy, czy... Ale ja nie wiem, czy Szwedzi tak normalnie rozmawiają. Myślę, że twój szef mimo wszystko jest dosyć wyzwolony albo ma poczucie humoru. Wiesz, ja od razu powiem, bardzo ładna jest ta historia, że moja książka akurat o temacie swingersów nie traktuje. Także na ten temat się chodziło mi bardziej o tą taką otwartość w rozmowie, taką ciekawość, że to jest coś takiego... interesuje się tym, znaczy nie wiem, ktoś powiedział, ja się zainteresowałam i nie boję się zapytać. Tak, i się wydaje, że w Szwecji dużo łatwiej rozmawia się o seksie teoretycznie, że to znaczy trudno jest mi wyobrazić sobie, że naprawdę w każdym szwedzkim towarzystwie ludzie by tak łatwo powiedzieli, no my jesteśmy właśnie parą swingersów. Jednak mam wrażenie, że na poziomie takim prywatnym to jest tak samo dyskretne albo nawet czasami tabuizowane, jak to chyba jest w wielu innych krajach. Natomiast na pewno w Szwecji w ogóle o różnych związkach, a także o różnych konstelacjach seksualnych dużo łatwiej ludziom jest rozmawiać. I w mojej książce tak naprawdę wcale nie ma aż tak dużo rozmów, które traktują rzeczywiście bezpośrednio i przede wszystkim o erotyce, choć ta erotyka jest bardzo też obecna, no bo często jest częścią miłości, choć nie zawsze, co jest ważnym wątkiem w mojej książce, bo uważam, że takie przyznanie, że erotyka może być przyjemnością niepowiązaną z miłością, jest czymś dosyć normalnym w Szwecji i w ogóle nie podlega ocenie moralnej. I nie jest to też żadną nowością, że tak jest, bo taki stan trwa jakoś od lat 60. zeszłego wieku, kiedy Szwecja przeszła rewolucję seksualną. A w Polsce to jest zupełnie inaczej. Myślę, że seks bez zobowiązań czy bez miłości albo udawania miłości, bo tak też bywa przecież, jest czymś, co w Polsce jest wciąż uważane za coś gorszego, a może nawet złego i nieczystego. I generalnie myślę, że jest to spory problem. Ale kiedy mówisz o tym, że rozmawialiście w pracy o rodzinie poliamorycznej, która jest na Instagramie, to od razu zdradźmy, że wśród moich bohaterów też jest rodzina poliamoryczna. Przy czym może ta rodzina... Od tego, co to znaczy rodzina poliamoryczna dla osób, które nie wiedzą, bo myślę, że to też nie jest jakiś taki temat bardzo popularny i ta konstelacja nie jest taka popularna. Tak. Znaczy może powiedzmy w ogóle tak, że czym jest poliamoria, prawda? Bo poliamoria nie zawsze musi się łączyć z życiem rodzinnym. Ale generalnie my żyjemy w kulturze, w której uważa się, że najczęstszą formą dla miłości jest związek monogamiczny. Przy czym dzisiaj badacze świata, znaczy życia miłosnego w świecie zachodnim, generalnie się zgadzają, że tak naprawdę mamy dziś do czynienia na ogół z tak zwaną seryjną monogamią. To znaczy ludzie są w związkach monogamicznych, ale z reguły mają ich kilka w swoim życiu, ale zawsze są z jedną osobą. Jednak istnieją też ludzie, którzy są w stanie kochać naraz kilka osób. I taki sposób życia, w którym masz więcej niż jednego partnera, którego kochasz, bo tu nie mówimy tylko i wyłącznie o relacjach erotycznych, bo taka sytuacja, w której masz wielu partnerów seksualnych, ale to nie wiąże się z miłością, określana jest mianem promiskuityzmu. Natomiast poliamoria to jest takie założenie, że możesz kochać więcej niż jedną osobę. I ja w mojej książce mam rozdział, który w ogóle traktuje o poliamorii, także o związkach otwartych, czyli takich związkach, które nie narzucają sobie wzajemnie takiej wyłączności emocjonalno-erotycznej,
Ale jest też w mojej książce opowieść o bardzo niezwykłej rodzinie, która jest, powiedziałabym, no i w jakiś sposób jeszcze chyba barwniejsza od tej, o której wy rozmawialiście, która jest na Instagramie, ponieważ rodzina, którą ja spotkałam, to jest troje dorosłych i dziewięcioro dzieci. Tak. I ta rodzina to, jeżeli chodzi o dorosłych, Linda, Erik i Hampus. I bardzo ciekawe w nich jest to, że to są ludzie, którzy wcześniej żyli w związkach monogamicznych. I kiedy się spotkali, to Linda i Erik byli już małżeństwem i to od 14 lat. I żyli w takim bardzo tradycyjnym stadle, mieli czworo dzieci. No i byli w miarę szczęśliwą parą. I nagle spotkali Hampusa, który zresztą wtedy też był w innym związku, miał dziecko. Oni się najpierw wszyscy bardzo zaprzyjaźnili, a potem się nagle okazało, że ta przyjaźń to jest coś więcej, że pojawia się tam też erotyka. A kiedy pojawiła się erotyka, to oni dość szybko zrozumieli, że tak naprawdę nie są dla siebie tylko przygodą, tylko że oni naprawdę się kochają, że łączy ich bardzo silne uczucie, tak silne, że chcą żyć razem i że chcą być po prostu rodziną. I są taką rodziną od 10 lat. I obecnie mają 9 dzieci, dlatego że w tym nowym związku poliamorycznym urodziła się jeszcze 4 dzieci, a te dzieci, które były wcześniej z poprzednich związków, oni też traktują jako dzieci wspólne. Jako także dzieci mają wspólnie 9 dzieci i są niezwykle fajnymi, mam wrażenie, że bardzo szczęśliwymi ludźmi, którzy w szalenie ciekawy sposób opowiadają o byciu w takim związku, dla którego nie ma gotowych wzorców. Dlatego, że my bardzo często realizujemy nasze życie uczuciowe, no jednak według pewnych schematów. I im bardziej tradycyjna kultura, tym tych schematów jest więcej. Polska jest cały czas dość konserwatywnym, tradycyjnym krajem i dlatego uważa się powszechnie, że jednak tą najczęstszą formą, najpełniejszą formą miłości jest po pierwsze związek monogamiczny i w dodatku najchętniej związek małżeński. I jak się już ludzie zwiążą w takim związku, to bardzo często jest wiele punktów tego wspólnego programu życiowego, które nie są samodzielnie wymyślone, tylko są powtarzaniem pewnych wzorców z własnej rodziny, wzorców z życia ludzi wokół, przyjaciół i tak dalej. Natomiast w takiej rodzinie poliamorycznej, o czym moi bohaterowie bardzo pięknie opowiadają, jest tak, że nagle jest się w relacji, dla której za bardzo nie ma wzorców. Nie wiadomo jak. Wszystko trzeba od nowa zbudować i to powoduje, że ludzie bardzo się do siebie zbliżają, ponieważ muszą nieustannie rozmawiać, nieustannie sprawdzać, jak wszystkie strony w takim związku się czują. I to jest, co ciekawe jest z tą moją poliamoryczną rodziną, że oni mają też porównanie życia w związkach monogamicznych i to długotrwałych i właśnie w tym zupełnie nowym stadle. Twierdzą, że to jest inna dynamika, że dla ludzi, którzy żyją monogamicznie, jest bardzo trudne do zrozumienia, na przykład jak to może nie być między wami zazdrości, albo kto jest bliżej kogo, albo czy ktoś kogoś nie wykorzystuje, bo my mamy tak pełną głowę różnych gotowych wzorców, gotowych oczekiwań i oni cały czas ze strony otoczenia z tym się spotykają, ale sami są, mam wrażenie, bardzo świadomi, bardzo dojrzali i bardzo fajnie żyją. No i to, co jest niezwykłe, to jest to, że mogą żyć w ten sposób w pełni otwarcie. Oni od początku zdecydowali, że niczego nie będą ukrywać, poszli do szkoły swoich dzieci, powiedzieli, że jest taka sytuacja, że spodziewają się, że być może to jest jakaś taka zmiana, która spowoduje, że ich dzieci mogą się wydawać trochę inne, więc trzeba porozmawiać i przygotować się, co zrobić, żeby żadne z dzieci nie padło ofiarą mobbingu. Nic takiego się zresztą nie stało. I oni po prostu żyją tak, są akceptowani. Nie ukrywają tego, a co więcej, żyją w małej miejscowości na północy Szwecji, czyli w takim świecie, który wydawałoby się jest bardziej tradycyjny, w którym jest mniej miejsca na jakąś odmienność. A tu się okazuje, że ona jest w pełni możliwa.
Dokładnie, tak samo przykład ten, o którym ja mówiłam, to też jest u nas z północy i to z takiej bardzo, bardzo małej mieścinki, nawet nie wiem, czy to można mieścinką nazwać, no bardzo małej, małego regionu. I też oni się z niczym nie ukrywają i tak jak zaczęłam czytać ten rozdział w twojej książce, to pomyślałam od razu o tej rodzinie, o której my rozmawialiśmy, którą ja zaczęłam śledzić na Instagramie, po prostu z takiej czystej ciekawości, jak mówisz, no właśnie, ale... Jak to? Znaczy, jak się żyje? Jak to można, znaczy nie jak to można, tylko po prostu jak każdy sobie może wyobrazić, jak to jest żyć z kobietą czy z mężczyzną, ale jeśli nagle w domu masz więcej osób, trójkę dorosłych, dzieci w różnym wieku, jak to wszystko jest tak, że tak powiem, też technicznie rozwiązane? I pierwsze, co czytając wszystkie posty i po prostu czytając to, co oni piszą, wydaje się, że naprawdę to są ludzie strasznie w sobie zakochani i szczęśliwi i mówiący tak o tej miłości, że to jest chyba konto niby o rodzinie, o takie lifestyle'owe, ale mówiące właśnie o miłości, o takim wzajemnym szacunku, o byciu ze sobą i takiej codzienności, którą czytasz i mówisz, wow, jakie to jest ładne, jakie to jest takie prawdziwe, to nie jest, wiesz, udawane zdjęcie jakiejś po prostu instagramersów czy innych influencerów, tylko takie prawdziwe. I ja miałam takie same odczucia, kiedy właśnie spotkałam poliamoryczną rodzinę, która też ma konto na Instagramie. Nazywają się tam Poli Familie i też polecam, bo to bardzo dobrze robione w ogóle konto. Ale miałam wrażenie, że oni naprawdę się świetnie ze sobą czują. Zresztą opowiadali takie zabawne rzeczy. Na przykład Linda mówiła, że kiedy była tylko w związku z Erikiem, to na przykład bardzo ją frustrowało to, że tylko ona gotuje, a on nie lubi gotować. Ale teraz jak ma dwóch ukochanych mężczyzn, no to ona gotuje z Hampusem, który bardzo lubi gotować. I w tym czasie Erik zmienia opony we wszystkich samochodach. Także oni się jakoś tak ładnie dzielą. Twierdzą, że w ogóle jest łatwiej organizacyjnie mieć dużą rodzinę, kiedy jest troje dorosłych. Co oczywiście jest logiczne. Ale ja w ogóle myślę, i nie wiem, czy to zauważyłaś, ale ja miałam takie wrażenie, zastanawiałam się nad tym, co łączy tych wszystkich bohaterów mojej książki, bo pewnie ze mną się zgodzisz, że w ogóle to są ludzie szczęśliwi. Ja napisałam książkę o ludziach spełnionych, o ludziach, którzy znaleźli albo miłość, albo bardzo duże spełnienie, także na przykład tylko erotyczne, ale to daje im mimo wszystko poczucie pełni. I mam wrażenie, że to, co ich wszystkich łączy, poza właśnie szczęściem, to jest to, że ich związki, ich relacje, ich wybory miłosne wiązały się z jakimś buntem i z jakimś wykraczaniem poza oczywisty schemat, nawet w Szwecji. W mojej książce są ludzie, którzy znaleźli miłość bardzo późno, w takim momencie, kiedy się wydaje, że w ogóle już nie ma czasu na jakieś romantyczne historie, po 60. Są ludzie, rodziny i związki tęczowe, które oczywiście w Szwecji są bardzo akceptowane. To jest ciekawe, że w mojej książce taka rodzina, która sama siebie uważa za rodzinę przysłowiowych Kowalskich, czyli po szwedzku Svenssonów, czyli za taką rodzinę, w której nie ma nic oryginalnego i bohaterowie mnie pytali parokrotnie, ale czemu ty chcesz z nami rozmawiać, przecież my jesteśmy tacy nudni. A to jest dwóch mężczyzn, Jonas i Nils, którzy są małżeństwem i wychowują córki bliźniaczki, które są dziećmi z mamy surogatki i córki mają już 9 lat. I oni żyją w jakiejś tam willi pod Sztokholmem, w dosyć konserwatywnej w ogóle okolicy i czują się tam po prostu całkowicie normalnie. W ogóle nie czują, że jest w nich coś oryginalnego. To jest bardzo ciekawym kontrastem. To jest normalne, tak? Jesteśmy dwóch mężczyzn, jesteśmy małżeństwem, mamy dzieci. No. Tak. O tak. I to jest książkę pisać, Katarzyna. Prawda? No właśnie. I to jest piękne, bo to pokazuje właśnie tę ogromną tolerancję, w której coś, co w Polsce, mam wrażenie, byłoby, no oczywiście, że w Polsce są takie rodziny, tylko po pierwsze te rodziny nie mogą być małżeństwami pary lesbijek czy homoseksualistów, którzy mają razem dzieci. I nie mogą czuć się całkowicie zwykli, dlatego że otoczenie daje im do zrozumienia, że zwykli nie są. I często daje im to do zrozumienia w sposób negatywny.
W Szwecji jest inaczej, ale mimo to, że na przykład właśnie mam tę tęczową rodzinę, która się czuje tak strasznie zwykła, to jednak większość moich bohaterów to są ludzie, którzy wybrali miłość w niezwykle świadomy sposób, to znaczy nie zrealizowali jakiegoś takiego gotowca schematu. Tak. Ich związki to nie są takie związki, że był właściwy czas i akurat wszyscy w tej chwili też brali powiedzmy śluby i planowali rodzinę, więc oni też. Tylko to są takie historie, gdzie o tę miłość czasem trzeba było zawalczyć, czasem trzeba było dokonać jakiegoś niestandardowego, odważnego wyboru. Czasem trzeba budować właśnie związek, który jest zupełnie inny niż typowe związki. I być może to powoduje, że ludzie silniej miłość czują? Może tak być. Słuchaj, jeszcze o tym szczęściu, zanim mi wyleci myśl z głowy, bo jak już wspomniałam ci poza wizją, mam z tym strasznie, mam straszną słabą koncentrację. Jak powiedziałaś o tym, że ludzie są szczęśliwi, ja na koniec miałam taką, znaczy nie na koniec, generalnie przez całą książkę, ale na końcu już miałam takie podsumowanie, że bardzo proste, żeby po prostu być szczęśliwym i dać innym ludziom być szczęśliwymi, bo jeśli ja jestem szczęśliwa jako kobieta z mężczyzną, no to fajnie, dobrze dla mnie, dobrze dla niego, ale jeśli moja koleżanka jest szczęśliwa z dziewczyną czy inną kobietą, no to niech ona będzie szczęśliwa i to jest przecież ich życie. I to szczęście i takie obopólne szczęście, czy jeśli jest większa rodzina i więcej tych dorosłych, no to żeby wszyscy byli zadowoleni. No i więcej nie trzeba. To nie jest aż tak skomplikowane chyba, żeby po prostu dać ludziom żyć tak, jak oni chcą i tak, jak czują. Że jest tak, ale czasami jest w tym element skomplikowany i ja od tych tematów też nie uciekałam, dlatego że ja pokazuję też w mojej książce związki, które narodziły się ze zdrady, czyli z czegoś, i to są związki wielkiej miłości. A zdrada jest tematem tabu zarówno w polskiej, jak i szwedzkiej kulturze, choć z innych względów. W Szwecji dlatego między innymi, że tutaj jest przyzwolenie społeczne dlatego, by na przykład mieć otwarty związek. I jest jakby takie silniejsze jeszcze wyobrażanie, że związek, zwłaszcza, znaczy generalnie związek rodzina, związek małżeński, związek sambu, czyli ludzi, którzy żyją ze sobą razem, mieszkają razem, jest jakąś taką, jest wyborem dowolnym, ma służyć temu, by realizować swoją potrzebę miłości, więc jeżeli jest taka właśnie wolność w tym, z kim się jest, no to dlaczego w takim razie nie rozstać się najpierw i potem znaleźć nową miłość? Dlaczego nagle się pojawia zdrada? A jednak ja mam wrażenie, że moja książka pokazuje też, że miłość jest taką dosyć dużą i to dosyć dziką siłą. I czasami może się zdarzyć tak, że na przykład jest się w bardzo teoretycznie dobrym, przyjacielskim związku, w którym coś tam się wypaliło i może człowiek nawet tego do końca nie czuje i nawet nie zdaje sobie sprawy, że mogłoby się w jego życiu pojawić coś zupełnie innego i nagle to coś innego się pojawia. I w mojej książce opowieści na ten temat są snute przez ludzi, którzy odważyli się pójść za miłością. I szczęśliwie jest tak, zwłaszcza w jednej historii profesorki literatury, która spotkała miłość wielką po 50, kiedy już miała odchowane dzieci i była właśnie w długotrwałym, dobrym małżeństwie. Ona to podkreśla, że jej były mąż był świetnym przyjacielem, że był równouprawniony, że dzięki niemu ona świetnie wychowała dzieci, łącząc to z pracą, właśnie dlatego, że tak naprawdę nie wychowywała ich sama, tylko byli idealnie równouprawnieni w tym. A jednak ona właśnie spotkała inną miłość i to na początku stało się jakąś katastrofą i wstrząsem. Ale jednak jej historia pokazuje, że nawet po czymś takim można dojść do tego, by ta osoba, która zostaje sama, by jednak była przyjacielem, by sobie wybaczyć i zacząć nowe życie i by ludzie po tym, jak jedna miłość się skończyła, znaleźli inną miłość. Ja osobiście uważam, że to jest też dosyć ważny temat, dlatego że bardzo często jest tak, że taka opowieść o obowiązku, o zobowiązaniu,
o tym, że jak się komuś coś obiecało, to trzeba słowa dotrzymać, że ta opowieść czasami nie pozwala na to, by żyć jakąś taką prawdą uczuciową. I wydaje mi się, że w Szwecji bardzo ważne jest to, że tutaj ludzie, którzy się ze sobą rozstają, bez względu na to, z jakich to robią powodów, mają jakąś taką łatwość zajmowania się wspólnie razem dalej dziećmi. Tak, że ten rozwód to nigdy nie tyczy się rodziny. Że rodzice, którzy się już nie kochają, nadal tak samo oboje kochają swoje dzieci i razem się nimi zajmują. I to nie ma znaczenia, czy dzieci są małe i wtedy co tydzień u mamy, tydzień u taty i rodzice współpracują, jak moi bohaterowie Katrin, Bingo i Alex. To jest taka trójka dorosłych, którzy spędzają razem wakacje, jeżdżą razem na narty, co tydzień spotykają się na kolację razem, mimo że to są ludzie, którzy kiedyś byli w związkach, a dzieci dzisiaj łączą ich tylko dzieci, ale jednak to nie jest tylko, oni po prostu są nadal rodziną, jednocześnie mając inne życie uczuciowe, ale także jest tak, że jeżeli ludzie się rozstają, mając już dorosłe dzieci, no to nadal można marzyć o tym, by spędzać wspólnie Wigilię i o tym, by być przyjaciółmi, mimo że doszło do rozstania. Moim zdaniem w czasach, w których my długo żyjemy i w których tak naprawdę bardzo często marzymy o tym, by przez całe życie odczuwać jakiś rodzaj takiego spełnienia uczuciowego, musimy też mierzyć się właśnie z tym tematem, co się dzieje, kiedy to, co było miłością, jednak się kończy. Czy to jest taki moment, w którym mamy zacząć się nienawidzić? Czy to jest taki moment, w którym mamy zacząć się oskarżać? W którym ktoś może stwierdzić, że jak można było przestać mnie kochać, to jest niemoralne przestać kochać. Ale no niestety właśnie jest tak, że miłość to jest tak jak powiedziałam, dzika rzecz troszkę. Piękna, ale dzika. Też nigdy. Ja mam też takie spostrzeżenie od razu, jak się przeprowadziłam do Szwecji, gdzie cały czas to widziałam, po prostu z każdej strony, nieważne, czy to w najbliższej rodzinie, znajomych, ludzi z pracy, ogólnie z całego otoczenia, że tak jak mówisz i opisujesz w swojej książce, ludzie, którzy mieli dzieci, znaczy mają dzieci i się rozstali, układają sobie po jakimś czasie życie na nowo z jakimś nowym partnerem bądź samemu, ale nadal mają kontakt i nadal są tą rodziną. I ja miałam zawsze takie przekonanie, oczywiście, no ja się i urodziłam, i wychowałam, i większość życia spędziłam w Polsce, więc tak kojarzę, że zawsze się tak mówiło, że jesteśmy razem jako rodzina, czy jak małżeństwo dla dobra dzieci, że się przecież nie rozstaniemy, nie rozwiedziemy, bo są dzieci i że jesteśmy razem dla nich. A w Szwecji jest tak zupełnie na odwrót, że mamy dzieci, kochamy je, chcemy, żeby były bezpieczne, więc się rozstaniemy i będziemy szczęśliwi na swój sposób, jakoś to odnajdziemy od nowa. Ale dla tych dzieci rozstaniemy się, żeby być szczęśliwymi, spełnionymi ludźmi, którzy funkcjonują, chodzą do pracy, żyją, poświęcają czas, mają siłę i energię dla tych dzieci, ale mają też, nie mają żadnego problemu, żeby się spotkać na wakacje, na obiad, na jakieś urodziny, wigilie, no takie rodzinne spotkania. To jest zupełnie takie normalne. Ja nie mówię, że to jest łatwe, na pewno nie w każdej też sytuacji, w każdej rodzinie jest stuprocentowa jakaś i zgoda i taka super więź, jak na przykład opisujesz o tej rodzinie w swojej książce, o tych swoich bohaterów, ale jednak nie jest to coś niemożliwego, to jest raczej coś takiego, no okej, okay, tak jest, tak wyszło, takie jest życie, minęło ileś tam lat i nie jesteśmy razem, ale nadal coś nas łączy, mamy dzieci, mamy tą swoją rodzinę. Tak, dokładnie. I to myślę bardzo zmniejsza poziom strachu przed samotnością w społeczeństwie i poziom strachu przed jakimiś takimi odważniejszymi decyzjami dotyczącymi prywatnego życia. Generalnie myślę, że w ogóle rodzina, zwłaszcza taka szersza, w szerszym znaczeniu rodzina, no to jest też taki organizm, w którym jest zawsze i radość, i rzeczy trudne i dotyczy się także ludzi, którzy pozostają w szczęśliwych i pełnych miłości w związkach, że czasami też są gorsze okresy albo są jacyś członkowie rodziny, z którymi człowiek się nie dogaduje. Więc myślę, że te rodziny patchworkowe, bo takie często w Szwecji się nazywa,
które są troszeczkę bardziej właśnie skomplikowane, bo to często jest tak, że to są moje dzieci, dzieci mojego nowego partnera i jest mój były partner, czy mój były mąż, który też ma swoje dzieci nowe i ja je też znam. I to znaczy, to się robią czasami bardzo duże rodziny, ale są tacy ludzie, na przykład ja wspominam w mojej książce o tym, że Camilla Legbay, która miała trzech mężów, no teraz ma trzeciego męża i z każdym z nich ma dzieci, jest na przykład też mistrzynią takiego przyjaźnienia się i z byłymi mężami, i z partnerkami tych byłych mężów. I jej dzieci z nowego związku mają silne związki z przyszywanym rodzeństwem z poprzednich także związków, także powiedzmy są jakieś możliwe też wspólne wakacje i różnego typu spotkania. To wszystko naprawdę myślę rzeczywiście jest indywidualne. Tutaj są dość duże różnice, ale ja myślę, że bardzo pomaga w prywatnych decyzjach, decyzjach tego typu, jeżeli nie uważa się, że małżeństwo jest taką świętością, ani też nie uważa się, że to jest krzyż. W Polsce, kiedy mówi się o związkach, zwłaszcza o związkach małżeńskich, to dominuje, mam wrażenie, z jednej strony katolicka koncepcja, że małżeństwo jest krzyżem i po prostu jest tutaj mąż, który, nie wiem, jest alkoholikiem, bije, wydaje wszystkie pieniądze, ale kobieta dalej ma przy nim trwać. Takich rad wysłuchują Polki. Nawet teraz w tej chwili ja publikuję różne fragmenty mojej książki na Facebooku i czytelnicy piszą o takich właśnie rzeczach, o tego rodzaju myśleniu. A z drugiej strony myślę, że w Polsce strasznie silny jest też ten taki mit, że związek to jest praca. I oczywiście, że też praca, ale jednak no, związek i miłość to także ma być wspólny rozwój, radość, poczucie, że nas strasznie dużo łączy. I jeżeli zdarza się tak, że ludzie się zmieniają, a mogą się zmienić bardzo na przestrzeni lat, bo my dzisiaj na tyle długo żyjemy, że te związki czasami trwają naprawdę po 40-50 lat i może być tak, że przez 20 lat jest cudownie, a w 22 roku związku okazuje się, że naprawdę tak dużo się zmieniło, że ludzie zaczynają się oddalać i mam wrażenie, że w Szwecji po prostu istnieje na to przyzwolenie. To nie jest tak, że to jest wielka radość, że tak się dzieje, ale to też nie jest żadna tragedia i jest to po prostu część życia i podchodzi się do tego pragmatycznie, też bez takich może silnych emocji i być może jest jeszcze jeden wątek ważny. Mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że w Szwecji ludzie będąc w związkach jednak zachowują zawsze jakąś część siebie dla siebie. To zaczyna się od tego, że od indywidualnego opodatkowania małżeństw i związków i od tego, że w Szwecji kobiety są z reguły niezależne finansowo w większym stopniu niż na przykład kobiety w Polsce i że zakłada się, że w ogóle w związku dwie osoby pieniądze zarabiają. Zakłada się też, że ludzie mogą mieć też czas dla siebie, na jakieś swoje własne pasje, że można mieć trochę oddzielnych przyjaciół. Że można pojechać samemu na wakacje albo nie wiem, na wycieczkę, nawet dokładnie. Na dzień, dwa, czy pojechać na kobieta może przecież. Ja tak mówię teraz, przypominają mi się różne sytuacje, gdzie ja przeprowadzając się z Polski i mając właśnie po prostu no, te moje polskie myślenie i wszystko zaprogramowane w głowie, przeprowadziłam się do Norwegii i pierwszy taki szok, co dla mnie był, i ja tak przypominam sobie i tak notuję w głowie to, co ja wtedy odczuwam, a co myślę teraz, to, co wiem już teraz. Nie, jak koleżanka z pracy opowiadała, która kobieta 40+, która miała dwójkę dzieci, tam około, nie wiem, 10 lat, może 15, że ona z koleżankami, słuchaj, pojechała do Grecji na tydzień sama. Mhm. No i tak pomyślałam, Boże, sama, wiesz, takie myślenie, że jak to z koleżankami sama, a mąż został z dziećmi, no jak to? A to jest zupełnie coś normalnego, czy w Norwegii, czy tutaj, że jestem, tak jak powiedziałaś, czas na swoje rzeczy. Ja nie mówię, że od razu trzeba jechać na tydzień do Grecji z dziewczynami i szaleć, ale można mieć tą przestrzeń na coś tylko, co jest mojego i coś, co jest tylko partnera i tak jakby dajemy sobie na to, no i czas i przyzwolenie, no i takie, to jest zupełnie normalne i ja się bardzo cieszę, kiedy mój partner robi swoje rzeczy i po jego coś tam kręci i bardzo lubi to, a ja na przykład się bardzo cieszę, że mam czas na swoje rzeczy, których on mi w ogóle zawsze się pyta, wspiera, zainteresuje, jak mi idzie, czy mam jakieś nowe pomysły i wiesz, rozmawiamy o tych swoich pomysłach, ale to są nasze rzeczy, nasze oddzielne, mamy dużo
rzeczy, które jesteśmy jako związek, jako razem, ale jest to super, że można być też sobą i mieć to taką normalność swoją zachowaną. Tak, ja myślę zresztą, że to powoduje, że partnerzy są dla siebie bardziej interesujące, no bo jednak zwłaszcza do namiętności potrzeba takiego oddalania i powracania, przy jakiegoś takiego odsuwania się i przyciągania znowu. Takie siedzenie non-stop obok siebie na kanapie jest dość mało, myślę, na dłuższą metę fascynujące, ale też jest trochę tak, że ten rodzaj takiego bardzo silnie indywidualistycznego myślenia, bo to, o czym rozmawiamy, ma związek z tym, że społeczeństwo szwedzkie jest bardzo zindywidualizowane, że tutaj w centrum zainteresowań, także polityki społecznej, stoi jednostka, a nie rodzina. Ale to wszystko razem, mam wrażenie, powoduje, że ludziom może rzadziej się wydaje, że miłość łączy się z jakimś prawem własności, że bycie z drugim człowiekiem jest posiadaniem tego człowieka. Ja też czasem się śmieję, że nieraz ludziom myli się małżeństwo z więzieniem, bo naprawdę mam wrażenie, że niektórym się to trochę myli. Bo słyszę czasem takie historie właśnie z Polski o żonach, to zwłaszcza w starszym pokoleniu, że mąż na przykład nie pozwala, żeby poszła sama do kina z przyjaciółką, albo że musi się zapytać męża, czy może z kimś się spotkać. No są to tak naprawdę, z punktu szwedzkiego widzenia jest to po prostu aberracja. Jest to coś bardzo dziwnego. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ja sama chyba też lepiej rozumiem to szwedzkie myślenie o związkach, choć jednocześnie dostrzegam, i o tym też opowiadam w mojej książce, że Szwecja i tak nie jest taki, znaczy to jest kraj, który nie jest może bardzo romantyczny, w którym też nie najlepiej wychodzi ludziom flirt, właściwie za bardzo go nie ma. To nie jest jakiś taki raj miłości i zmysłów, ale na pewno to jest kraj, w którym można żyć w jakiej konstelacji się chce, nie narażając się na jakieś, wielką krytykę, wścibstwo. Otóż myślę, że dużo Szwedzi, mam wrażenie, że Szwedzi bardziej, w dużo mniej, większym stopniu interesują się sprawami swojego własnego łóżka, że tak to ujmę, a w dużo mniejszym stopniu sprawami łóżka kogoś innego. Tak. To jest dosyć zdrowe podejście. Słuchaj, Katarzyna, też jeszcze taką miałam myśl o tym. Podejrzewam, że większość Twoich czytelników to są ludzie, którzy mieszkają w Polsce, więc to na pewno będzie inny odbiór, ale też pomyślałam o tych ludziach, którzy właśnie do Szwecji się przeprowadzają z Polski, bądź z innego kraju, ale głównie na przykład z Polski, i są tutaj nowi. Nie znają za bardzo tej kultury, no bo skąd mają znać, skoro się przeprowadzają, czytają jakieś blogi, oglądają YouTube'a, czytają Instagrama, wiesz, przeglądają. Z różnych miejsc można się dowiedzieć różnych rzeczy, z podcastów na przykład. I ta książka będzie taka jest bardzo fajna, opowiedziane właśnie jak to może być, i że to nie jest coś takiego, okej, może nie spotykamy rodzin poliamorycznych na każdym rogu i wiesz, i w każdym osiedlu i w każdej pracy, ale że coś takiego jest i że okej, mogę zauważyć, że no to jest dla mnie trochę dziwne, ale tak naprawdę no to nie jest coś dziwnego, nie jest coś takiego, że to dyskryminujemy, tylko po prostu tak jest. Jeśli jest rodzina, która ma dzieci, ale nie jest razem, na przykład nie mieszka razem, no to też tak może być, że to jest coś normalnego, jak na przykład powie kolega w pracy czy koleżanka, że ma dzieci, ale te dzieci są u byłego męża. No to jest coś takiego, no po prostu tak jest. Są w jednym tygodniu u mnie, w drugim tygodniu u byłego męża, więc bardzo fajnie, żeby trochę poznać i wejść i mieć przynajmniej taką świadomość, że w Szwecji jest jednak trochę dużo inaczej. Tak, dodajmy, że w mojej książce są nawet pewne wskazówki dotyczące języka. Są na przykład opowieści o tym, że po szwedzku wyznaniem miłosnym mogą być słowa jag tycker om dig, czyli lubię cię. I że dla osoby, która jest przyzwyczajona do bardzo mocnego słownictwa, jeżeli chodzi o uczucia, język polski jest dosyć taki, powiedziałabym, dramatyczny w wyrażaniu emocji. To na przykład takie wyznanie miłosne może być dla kogoś zawodem, choć nie powinno tak być. Jak to?
I dokładnie. I trochę jest też tego typu, myślę, wątków, które mogą być ważne dla ludzi, którzy dopiero o Szwecji się uczą. A poza tym mam wrażenie, że ta książka jest pełna ciepła. A trochę jest tak, że dla imigrantów w Szwecji często jakimś takim pierwszym trudnym momentem jest takie poczucie, że Szwedzi są zamknięci, że trudno się z nimi zaprzyjaźnić, bo obie wiemy, że rzeczywiście jest tak, że to zajmuje więcej czasu niż na przykład w Polsce. Ale jednocześnie wydaje mi się, że ta książka pokazuje, że jednak za tą fasadą jakiegoś takiego chłodu kryją się bardzo ciepli ludzie, którzy mają też w sobie zdolność do czegoś, co ja nazywam czasem emocjonalną nagością. Bo ja dlatego tak bardzo lubię pisać reportaże o Szwedach. Znaczy między innymi dlatego, że mam wrażenie, że potrafię z nich w rozmowach wydobyć jakieś takie prawdy i taką właśnie otwartość emocjonalną, która czasem jest trudna do wydobycia z ludzi w Polsce. My wyobrażamy sobie, że jesteśmy tacy ekstrawertyczni, bardzo otwarci, ale mam wrażenie, że w Polsce istnieją pewne formy zakłamania i pewne takie nieuświadomione tabu, które powodują, że ludzie nie o każdej swojej wewnętrznej prawdzie potrafią mówić. A Szwedzi naprawdę robią to w sposób bardzo piękny. Jeden z moich rozmówców, Piotr Pietucha, który jest Polakiem, bo w tej książce są też Polacy i to jest ważne, że ja w ogóle uważam, że czasami o kulturze kraju najlepiej rozmawiają imigranci albo ludzie, którzy w danym kraju bardzo wiele lat żyli. Taką postacią jest Piotr Pietucha, on żył w Szwecji ponad 30 lat, a zostawił Szwecję dla miłości, po to, by być razem z Manuelą Gretkowską. Oni też się pojawiają w mojej książce. I Piotr Pietucha mówi coś takiego, że Polaków do dzisiaj nie stać na to, znaczy, że jesteśmy tak zaaferowani tematami ojczyzny, sprawy historycznej, wielkiej, społecznej, no w ogóle wszystkimi takimi tematami, które nie wiążą się z prywatnością, że wciąż nas jeszcze nie dojrzeliśmy do Bergmana. Do Bergmana, który całe życie zajmował się analizowaniem swoich lęków egzystencjalnych i związków kobiet i mężczyzn. W Polsce, do Polski wciąż nie dotarło, mam wrażenie, hasło drugiej fali feminizmu, że prywatne jest polityczne. W Polsce bardzo często tematy związków intymnych, tematy miłości, tematy seksu spychane są na półkę jakichś rzeczy nieważnych, coś, co może być w harlekinach, w jakiejś prasie kolorowej dla kobiet. No tematy po prostu z drugiej półki, bo zawsze ważniejsze jest to, że jest się Polakiem, cierpiącym na polskość, polskim alkoholikiem, mężczyzną 50+, któremu jest źle. To jest temat wielkiej literatury w Polsce. A my tak strasznie mało w Polsce właśnie mamy miejsca na przyglądanie się temu, co dzieje się między ludźmi. Tymczasem społeczeństwo właśnie jest budowane także z tych relacji. I nasza wiedza o nas samych bardzo pogłębia się, kiedy rozumiemy nasze związki miłosne. Bez tego, bez rozumienia ich, jesteśmy niezwykle niedojrzali emocjonalnie. I bez takiego też zrozumienia siebie. Ja też tu pięknie nawiązałaś i w poprzedniej wypowiedzi i w tej do takiego mojego ostatniego już pytania w sumie. Powiedziałaś o tych związkach teraz, ale moje ostatnie pytanie, nie wiem, czy się go spodziewasz, czy nie. Bo pisałaś też o samomiłości. I jakbyś mogła powiedzieć, czym jest samomiłość? Miłość do siebie. I dlaczego jest taka ważna? Bo przecież, tak jak powiedziałaś, że jeśli nie znamy, nie rozmawiamy o miłości i o związkach, no to, że to jest bardzo ważne, jakie są relacje między ludźmi i nie tylko samą polityką i patriotyzmem żyje człowiek i cały naród i całe społeczeństwo. I tak. Mi się wydaje, że się bardzo mało, w ogóle nie pamiętam chyba niczego ze swojego życia w Polsce, gdzie mówiło się o tym, okej, ale ja, co ja czuję, jak ja się rozwijam, nie chodzi mi o jakiś taki typowy egoizm, bo myślę, że to też może być mylone, tylko taką samomiłość.
No tak, która jest właściwie warunkiem w ogóle zdolności do kochania drugiego człowieka. Ten wątek pojawił się też w mojej wcześniejszej książce o samotności, gdzie ja cytowałam między innymi słowa Osho, który właśnie mówił o tym, że bez zdolności do tego, by być samemu i bez zdolności do tego, by siebie kochać, nie można kochać w pełni drugiego człowieka. I ja myślę też, że taka w pełni szczęśliwa relacja jest rzeczywiście możliwa, jeżeli sami jesteśmy bardzo świadomi zarówno tego, co jest w nas dobre, jak i tego, gdzie są jakieś nasze rany, często z dzieciństwa, różne rzeczy, które też jakieś schematy, które tkwią w naszej głowie, które przyszły z tym, co nam mówiono na temat tego, jakie mają być kobiety, jacy mają być mężczyźni, jak należy żyć. Że my bez przyjrzenia się temu wszystkiemu bardzo głęboko i bez zrozumienia, kim my w tym wszystkim jesteśmy i jak my na przykład, czym dla nas jest, jeżeli już mówimy o miłości, czym dla nas jest miłość. I dlatego na przykład pytałam bardzo wielu moich bohaterów o definicję miłości, bo intuicyjnie czułam, że tych definicji jest strasznie dużo i że to naprawdę nie jest tak, że ludzie po prostu nie potrafią wytłumaczyć, czym miłość jest, choć czasem nie potrafią, ale przede wszystkim chodzi o to, że ona jest czymś innym dla różnych ludzi. A to, czym jest, zależy bardzo od tego, jacy my sami jesteśmy, jakie są nasze głębokie potrzeby, kim jesteśmy dla siebie. Dla jednych jest tak, że szczytem szczęścia jest znalezienie bezpiecznego portu, w którym czują się bardzo bezpieczni, a są ludzie, dla których miłość po prostu musi być związana z silnymi emocjami i przygodą, bo oni inaczej jej nie czują. I oczywiście tych wariantów jest bardzo, bardzo wiele, ale dojście do tego, co nam jest potrzebne, wydaje mi się, że jest możliwe tylko wtedy, kiedy siebie poznamy. Poza tym myślę, że w ogóle dobra miłość, ta szczęśliwa miłość, wiąże się z takim wspólnym rozwojem i wspólnym poznawaniem siebie wzajemnie, ale też siebie samego, bo to jest trochę tak, że ten początek miłości to z reguły jest patrzenie z zachwytem na siebie samego, widzianego przez tę osobę, która jest w nas zakochana. No i to się dzieje wzajemnie, tak, że my nagle kochamy znowu siebie, bo ktoś nas kocha, albo kochamy siebie jakieś, mocniej. Tak, jakieś rzeczy, których my może nie widzieliśmy przez lata, coś nagle okazuje, że wow, to jest tak, dokładnie tak. To jest świetne, to jest fajne we mnie i czemu tym się nie cieszyć, nie celebrować tego na co dzień. Katarzyna, jeszcze na sam koniec końców. Słuchaj, nagrywamy w maju, książka ma premierę 18 maja, dobrze mówię? Tak. Tak. I wiem, że masz zaplanowanych sporo wyjazdów i spotkań z czytelnikami i festiwalu w Polsce. Słuchaj, na pewno podlinkujemy też wszystkie te miejsca, w których będziesz, ale jakbyś mogła opowiedzieć, gdzie będziesz, tak w skrócie, albo w jakichś większych miastach. Cudownie. Będę w bardzo wielu miejscach. Na pewno zaczynam od premiery, znaczy moja premiera online będzie 18 maja, poprowadzi ze mną rozmowę wspaniały Mariusz Szczygieł. Ale premiera taka w realu będzie 26 maja i odbędzie się w Big Book Cafe, cudownej kawiarni połączonej z księgarnią w Warszawie. Mhm. Następnego dnia jestem już na targach książki w Warszawie i będę na nich także w sobotę 28 maja. Potem pojawią się m.in. w Kazimierzu, w Wiśle, w Łodzi. Będę dosyć dużo jeździła po Polsce i ja informuję o tym, gdzie będę na moim Facebooku i na moim Instagramie. Będę zresztą dużo wracała do Polski. Na przykład pod koniec czerwca pojawią się na wspaniałym festiwalu literackim, moim zdaniem jednym z najlepszych na świecie, który odbywa się w Warszawie i nazywa się Big Book Festival. I myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę przeżyć 3-4 dni takich naprawdę genialnych rozmów o literaturze, ale też zabaw i takich w ogóle różnych niestandardowych sposobów na przeżywanie bliskości z literaturą, z tekstem, to na Big Book Festival warto się wybrać. No i naprawdę mam wrażenie, bo to, co mnie cieszy,
wydaje się, przynajmniej na razie, że ta książka budzi niesamowite zainteresowanie. Ja udzieliłam w ostatnim czasie bardzo wielu wywiadów, są publikowane wszędzie fragmenty tej książki. Mam wrażenie, że Polacy po prostu dojrzeli do tego momentu, w którym czują, po pierwsze, potrzeba nam rewolucji seksualnej, wyzwolenia, bo temat erotyki strasznie jest eksponowany, mimo że to nie jest główny temat mojej książki, aczkolwiek także w niej bardzo obecny. Ale poza tym myślę, że bardzo potrzeba takich otwartych, wolnych rozmów o miłości i że ta sytuacja historyczna, w której się znajdujemy, koszmar wojny bardzo blisko nas, jeszcze wzmacnia potrzebę mówienia o miłości, bo potrzebujemy czegoś dobrego, bo chcemy czuć, że silniej żyjemy, a kochając żyjemy bardziej. Jest coś takiego, że Eros i Thanatos spotykają się nie tylko w literaturze, ale w ogóle w realnym życiu to często tak jest, że jak dzieje się coś bardzo dramatycznego, to rośnie też w ludziach potrzeba kochania. Więc myślę, że ta książka wychodzi we właściwym czasie. Super. No i dla wszystkich, którzy mieszkają w Polsce albo będą w tym okresie końcówki maja i czerwca w polskich miastach przeróżnych, to fajnie będzie się spotkać też na żywo i posłuchać również innych autorów. Jak mówisz o tych dużych festiwalach, to wiesz, też sama pomyślałam, że pod koniec czerwca nawet ja będę w Polsce. No, to kochana, koniecznie. Big Book Festival Warszawa, to jest cudowne, naprawdę. Okej, okay. będzie zaraz googlowane i będzie wszystko podlinkowane. Katarzyna, no to życzę Ci naprawdę wspaniałych spotkań z czytelnikami, z Polakami i dużo siły i energii, chociaż myślę, że to są takie emocje i adrenalina i fajne wibracje, że to będzie wspaniały czas w Polsce dla Ciebie. Tak czuję, że tak będzie. Ogromnie Ci dziękuję. Bardzo ja lubię z Tobą porozmawiać. Hej, wytrwała słuchaczko, słuchaczu, mam dla Ciebie książkę. Oczywiście mówię o książce Katarzyny, to obiecano na samym początku. Jeśli chcesz ją ode mnie dostać, tak zupełnie za darmo, to napisz na adres alicja@łosiologia.pl i daj znać, skąd nas słuchałeś czy słuchałaś. Na przykład może to być: cześć, jestem Ania, słuchałam Was ze spaceru, mieszkam w Poznaniu. Coś w tym stylu. Bardzo krótko, daj znać, skąd jesteś i gdzie nas słuchałaś czy słuchałeś. Na wiadomości czekam przez najbliższy miesiąc, czyli do 22 czerwca 2022 roku. W sumie bardzo prosta data do zapytania. 22 czerwiec, przez najbliższy miesiąc. Książki są trzy, a do kogo trafią, no to zadecyduje los. Także czekam na Wasze wiadomości. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał i co? Zapraszam. Za 2 tygodnie będzie nowy temat. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Hejdooo!